Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Mendel, jestem adiunktem w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, ale dzisiaj zdecydowanie nie o lekach, nie o truciznach, o zwierzętach, o tych, które nas otaczają bliżej, dalej, różne znaczenie mają w naszym życiu codziennym i niewątpliwie wszystkie odcisnęły piętno na losach historii świata i człowieka. Najserdeczniej witam najmłodszych słuchaczy i postaram się mówić tak, żebyście wy mnie najlepiej zrozumieli, a dla tych starszych ewentualnie jakieś uwagi już po wykładzie. Na slajdzie widzicie mniej więcej te zwierzęta, o których bym szczególnie chciała powiedzieć dzisiaj. Nie wiem, czy wszystko nam się uda, ale będziemy szli swoim powolnym tempem. Gdybyście chcieli o coś zapytać w trakcie, albo gdyby coś było niezrozumiałego, pytajcie od razu. Chciałabym, żebyśmy sobie na początku uświadomili i spróbowali odpowiedzieć na pytanie, albo może wy tak wyobraźcie sobie idealne śniadanie i powiedzcie mi, czy lubicie na śniadanie pić mleko? Niektórzy lubią, tak? Albo płatki z mlekiem? A kanapkę z masłem ktoś lubi jeść? A jak nie z masłem, to może jeszcze na tym maśle albo zamiast masła leży ser? Smakuje to komuś? Albo do szkoły na drugie śniadanie mama albo tata robił kanapkę z serem. Daje się to zjeść? A jajko na niedzielne śniadanie jemy czasami? Mhm. A kakao? Po spacerze, najchętniej w zimowy, jakieś zimowe przedpołudnie, pijemy? A byłoby to możliwe bez zwierząt? Ciężko. W dzisiejszych czasach trochę już to jest możliwe, ale niewątpliwie wszystkie te produkty, wszystkie te dania pierwotnie były wykonywane na bazie mleka krowiego, ewentualnie mleka owczego lub koziego, tak? Czyli nawet jak wstajemy, słuchajcie, to potrzebujemy tych zwierząt wokół nas. Kiedyś i w niektórych krajach do dzisiaj zwierzęta były codziennie wykorzystywane do pracy. U nas najczęściej na polu pracowały konie, czasami woły były zwierzętami pociągowymi. Tak nadal jest w niektórych krajach, na przykład w Azji południowo-wschodniej, tam ciągle bawoły są wykorzystywane jako siła robocza. Gdyby nie zwierzęta, być może losy świata potoczyłyby się inaczej, być może Hindusi nie zatrzymaliby Aleksandra Wielkiego i nasza mapa geopolityczna dzisiaj wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale Hindusi mieli taki pomysł, żeby do swojej armii wcielić słonie, słuchajcie. I te słonie powstrzymały kawalerzystów na koniach. Bardzo to było sprytne. Czyli słonie i inne zwierzęta odegrały rolę w walkach pomiędzy niektórymi państwami czy społecznościami. Dzisiaj taką zupełnie inną stroną zwierząt jest, słuchajcie, utrzymywanie ich jako zwierząt towarzyszących. Mamy brata, siostra, kuzynę i koleżankę, ale czasami i tak najprzyjemniej rano przytulić się do tego milutkiego futrzaka. Zupełnie inne oblicza zwierząt, prawda? Zupełnie co innego. A trochę trudniejsza zagadka, słuchajcie. Czy macie pomysł, dlaczego ja tu pokazuję dwie sukienki, niebieską i czerwoną? Podpowiem, karminowo-czerwoną i co one mają wspólnego ze zwierzętami? Macie jakiś pomysł, jak to połączyć? Dlaczego ja uważam, że zwierzęta sprawiły, że mamy takie piękne ubrania? I mamy już je od wielu, wielu setek lat. Powiem więcej, kiedyś były bardzo drogie, podzieliły ludzi na tych biedniejszych i bogatszych. Ci bogatsi chcieli mieć właśnie te piękne, kolorowe, gładziutkie stroje. No? Macie jakiś pomysł, co to ma wspólnego ze zwierzętami? Ten niebieski kolor był możliwy do uzyskania pierwotnie ze zwierząt, ślimaków morskich, które w odpowiednio przygotowane produkowały barwnik nazywany indygo. Zresztą dzisiaj też czasami niektórzy używają nazwy indygo zamiast określonego odcienia niebieskiego, prawda? To samo, jeśli chodzi o czerwień, która pierwotnie produkowana była przez takiego chrząszcza czerwca kaktusowego, a kolor, ten barwnik produkowany nazywał się koszenilą. Ta koszenila, słuchajcie, składała się, no do dzisiaj się składa, ponieważ te zwierzęta nadal występują, chociaż dzisiaj barwniki już raczej pozyskujemy syntetycznie,
Ten barwnik zwierzęta produkowały do obrony przed innymi zwierzętami, które mogłyby je na przykład zjeść. Pokrywały nim swoje ciało, kwas karnilowy jest bardzo gorzki i tym samym były po prostu niesmaczne dla innych zwierząt, które mogłyby takie owady zjeść. No i jest coś jeszcze, co łączy te dwie sukienki, mimo że w różnych kolorach, i przybliża je do świata zwierząt. Materiał, z którego są wykonane, słuchajcie, a mianowicie jedwab. Jedwab pochodzi z kokonów jedwabnika morwowego. Smutna historia tego owada jest taka, że dzisiaj w naszym niestety dość zanieczyszczonym świecie żyje on już tylko w sztucznych hodowlach. Nie ma już na wolności tego pięknego owada, jakim jest jedwabnik. No ale słuchajcie, niestety zwierzęta, a raczej połączenie człowieka i zwierząt, ma też trochę ciemniejszą stronę, ponieważ rozszerzenie swoich granic i rozpoczęcie podróży między różnymi kontynentami spowodowało, że ludzie zaczęli na swoich statkach, często nieświadomie, poza towarami i ludźmi, przewozić także szczury, gołębie, wszy czy komary. Wszystkie te zwierzęta są nośnikami groźnych bakterii, wirusów, pasożytów, które powodują u człowieka bardzo groźne, czasami nawet śmiertelne choroby. Słyszeliście na pewno o malarii kiedyś, prawda? Malaria przenoszona jest przez komary, a te komary przywędrowały do nas, zawierając zarodziec malarii z na przykład Afryki czy też południowo-wschodniej Azji. To samo dotyczy na przykład szczurów, które stały się wektorami, czyli takimi nośnikami dżumy, która, jak może słyszeliście, zdziesiątkowała Europę i być może dzisiaj ten kontynent wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nie wielka epidemia dżumy w średniowieczu. Czyli te zwierzęta, słuchajcie, odcisnęły piętno na naszej historii bardzo poważne w wielu różnych aspektach. Ale już bym teraz chciała przejść do szczegółów i skupić się na kilku wybranych przeze mnie, bardzo subiektywnie, zwierzętach. Chciałabym zacząć od króliczka, tego słodkiego, pięknego, którego dzisiaj wielu trzyma w domach, zwłaszcza najmłodsi milusińscy lubują się w królikach, potem czasami zainteresowania przechodzą bardziej na koty, na psy, różnie się to rozwija. I ten królik, słuchajcie, u większości z nas, jak na niego patrzymy, na jego zdjęcie albo jak go spotykamy, budzi radość, budzi właśnie takie bardzo pozytywne skojarzenia, ale nie zawsze tak było i nie wszędzie. Powiem wam dzisiaj o takim zdarzeniu, które powoduje, że mieszkańcy antypodów Australii na samą myśl o króliku załamują ręce. No po prostu są bliscy rozpaczy. I to ten sam królik. Ten sam, którego my tak hołbimy. Z królikiem związana jest dość ciekawa hipoteza lingwistyczna, którą chciałabym się z wami podzielić. Jest taka teoria, która mówi, że nazwa Hiszpania, po hiszpańsku Espania, zawdzięcza swoją nazwę właśnie królikowi. Jak to się, proszę Państwa, jak to się, słuchajcie, moi kochani, zdarzyło? Otóż jeszcze przed naszą erą, mniej więcej dwa wieki przed naszą erą, a może nawet i trochę wcześniej, bardzo taką mocną, dobrze rozwiniętą społecznością handlową byli Fenicjanie, którzy zamieszkiwali przede wszystkim wschodnie i północne wybrzeże Morza Śródziemnego, ale ponieważ chcieli te swoje kontakty handlowe coraz bardziej rozwijać, to ich eksploracje przesunęły się także na północne wybrzeże Morza Śródziemnego. Szczególnie interesował ich Półwysep Iberyjski. I oni statkami dopłynęli na ten Półwysep Iberyjski, ja tak sobie wyobrażam, wysiedli i zobaczyli takie zwierzę. Nie za bardzo wiedzieli, co to jest, chwilę pomyśleli i stwierdzili, że to muszą być góralkowce. Zwierzęta, które znali z Azji Zachodniej oraz z Afryki Północnej. Nie jestem do końca przekonana, jak oni do tej konkluzji doszli, bo zobaczcie, to co jest ciekawego i takiego charakterystycznego dla królika, zarówno europejskiego, dzikiego, jak i udomowionego, to są długie uszy. Każdy wie, że to jest cecha charakterystyczna królika, prawda? I bardzo silne tylne kończyny, bo króliki kicając tak naprawdę odbijają się cały czas z tylnych kończyn. Nie za bardzo jest to cecha wspólna z góralkowcami. No niemniej oni nie znali królików, a więc wysnuli podejrzenie, że to na pewno muszą być te same zwierzęta i w związku z tym Fenicjanie nazwali kraj, tą krainę, do której przybyli, Is Hapfanim. Inaczej
kraj góralkowców, czyli kraina góralkowców, tak nazwali to miejsce, do którego przybyli. A potem historia potoczyła się trochę jak w głuchym telefonie. Bawiliście się na pewno, prawda? Coś tam sobie powtarzamy, każdy z nas wierzy, że to jest dokładnie to samo słowo, a na końcu zazwyczaj klops. I tak tutaj się też stało, słuchajcie. To, co Fenicjanie nazwali Is Hapfanim, Grecy powtórzyli jako Spania, trochę sobie to skrócili, Rzymianie powiedzieli na to słowo Hispania, no i tak przyjęli to mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, nazywając swoją krainę Espania. Nie umiem, nie jestem lingwistą, nie umiem zweryfikować prawdziwości tej teorii. Niemniej myślę, że jest dość ciekawa. Królik domowy, ta postać udomowiona jest zazwyczaj nieco większa od królików europejskich, tych dziko występujących. Oczywiście znamy także odmiany miniaturowe. One dzisiaj w hodowli jako zwierzęta towarzyszące dominują. Ale jeżeli króliki hodowane są na sierść, na futro, na wełnę, na mięso, to są to zdecydowanie zwierzęta większe aniżeli te dziko występujące, a te naturalnie europejskie króliki długości lub wysokości ciała, zależy czy akurat staną, czy też się poruszają na czterech kończynach, mają do 45 cm. Wychodzą na żer zazwyczaj o świcie i o zmierzchu, a większość dnia spędzają w tunelach, w norach, gdzie zresztą samice rodzą młode króliczki. Czasami budują bardzo złożone systemy. Zazwyczaj każda rodzina ma swój system tunelów. Czasami one się łączą pomiędzy rodzinami. Tutaj nie ma jakiejś konkretnej reguły. Króliki się bardzo szybko rozmnażają. Zresztą jest nawet takie powiedzenie, że rozmnaża się jak królik, prawda? Bo rzeczywiście można powiedzieć, że bez granic króliczyca może zostać mamą po raz pierwszy w wieku 3 do 4 miesięcy. Może ważna wskazówka, gdy Państwo zamierzali parkę hodować, że już w wieku 3-4 miesięcy króliki są w stanie zostać rodzicami i mogą mieć do 7 miotów na rok, a w miocie przeważnie 2 do 12 królików. To taka krótka zagadka matematyczna. Gdyby przyjąć, że królik ma tylko 2 małe króliczki za każdym razem, to w ciągu roku ile ich może mieć? No ile? 7 razy 2 to? 14. A gdyby przyjąć, że jednak to była taka bardzo płodna samica i za każdym razem 12 małych, to ile? To już trochę trudniejsze. 7 razy 12? O. Tu frakcja 84. Proszę bardzo, lewa strona co podpowiada? 84. O, również. Sprawdźmy, czy mi tak wyszło. 84. Można, słuchajcie, w ciągu roku wyhodować, przynajmniej teoretycznie, 84 króliki z jednej samicy. Bardzo szybko, prawda? Króliki żywią się, to są zwierzęta roślinożerne, żywią się liśćmi, trawą, ziołami. Ale jeśli dojdą do skraju pola uprawnego, to również wchodzą w te uprawy i zaczynają skubać. Z tego też powodu wiele osób mówi, że króliki to szkodniki, ponieważ niszczą to, co ludzie próbują wyhodować. Człowiek stworzył olbrzymią grupę udomowionych ras królików. Jest ich około kilkudziesięciu. Myślę, że taka najbardziej znana rasa to jest Angora. Pewnie każdy słyszał o króliku rasy Angora, prawda? Bo on ma bardzo miękkie futerko. Zazwyczaj u tych królików w ogóle oczu nie widać. Tak bardzo są owłosione, że tak powiem. Ale są króliki kalifornijskie, belgijskie, nowozelandzkie. Tych ras i odmian jest naprawdę bardzo dużo. I do czego posłuchajcie, my te króliki wykorzystujemy, czy też w jakich okolicznościach one najczęściej nam towarzyszą? Nie wiem, czy wiecie, że wracając na Półwysep Iberyjski i do Hiszpanii, pierwotnie paella, czyli takie najbardziej tradycyjne danie hiszpańskie, gotowane było z mięsem psa. Ale w którymś momencie ludzie stwierdzili, że to jest chyba jednak dość nieetyczne jeść psa, który jest naszym towarzyszem, i zamienili na królika. W związku z tym dzisiaj tradycyjna paella zawierająca mięso zawiera właśnie mięso królika. I zresztą to był główny powód, dla którego królika udomowiono. Stał się on źródłem bardzo dobrej jakości białka. Dzisiaj w zasadzie mięso królika jest wykorzystywane tylko w żywieniu dietetyków i dzieci, które są uczulone na większość białka pochodzenia zwierzęcego.
Ale ta wspomniana odmiana angora jest z kolei użytkowana w celu produkcji materiału o tejże nazwie. Mówi się o tym, że swetry z angory są nawet 4 do 5 razy cieplejsze aniżeli swetry z wełny owczej. Czyli naprawdę są to ciepłe i milutkie do tego sweterki. Co więcej, słuchajcie, mniej więcej w latach 70. poprzedniego wieku wymyślono, żeby wykorzystywać króliki, czy też uprawiać taki sport, skoki królików przez przeszkody. Tak jak skoczą konie, tak jak czasami skaczą psy, właściciel biegł, wyobraźcie sobie, z królikiem na smyczy, no i królik musiał na czas i oczywiście z jak najmniejszą ilością strąceń przebiec przez określony tor. Bardzo duża grupa badań w celu wynalezienia nowych leków, nowych kosmetyków, nowych środków ochrony roślin. To są badania prowadzone, były w zasadzie, powinnam powiedzieć, prowadzone na królikach. Króliki są zwierzętami bardzo wrażliwymi, stąd też jeżeli naukowcy chcieli sprawdzić, czy jakiś nowo testowany produkt wywołuje drażnienie, czyli pieczenie, ból, zaczerwienienie, testowano go albo na skórze, albo na oczach królików. Dzisiaj zrobiliśmy bardzo wiele jako naukowcy w celu rozwinięcia tak zwanych metod alternatywnych i zastąpienia zwierząt metodami eksperymentalnymi in vitro. I rzeczywiście królika dzisiaj w badaniach wykorzystuje się już bardzo rzadko, proszę mi wierzyć, tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niemożliwe w inny sposób, aby dojść do sensownych wniosków. Co więcej, królik stał się wręcz symbolem produktów, które nie były testowane na zwierzętach. Jak może wiecie, a pewnie wiedzą to rodzice, dzisiaj na terenie Unii Europejskiej nie kupimy już kosmetyków, które były jako całe lub ich poszczególne składniki testowane na zwierzętach. Tak więc to w pierwszej fazie, można powiedzieć, historycznie bardzo duże zużycie królika w doświadczeniach na koniec zaowocowało odwrotnym symbolem. Dziś królik oznacza, że coś na zwierzętach nie było testowane. Jak wcześniej wspomniałam, królik to oczywiście również nasz towarzysz, zwierzę domowe. No i ta ciemniejsza strona królika. To jest bardzo ciekawa historia. Otóż wyobraźcie sobie, że kiedy Anglicy postanowili tak dość intensywnie zasiedlić kontynent australijski, to oczywiście przypływali do Australii głównie statkami. Nie było w tym czasie jeszcze samolotów, drogą lądową dotrzeć do Australii nie można. I mniej więcej pod koniec XIX roku, około roku 1860, postanowili, że trzeba by przywieźć też króliki. Na króliki się dobrze w Anglii poluje, wykorzystuje się je kulinarnie, nie występują naturalnie w Australii, trzeba je przywieźć. Przywieziono, słuchajcie, około kilkudziesięciu sztuk, wypuszczono w stanie Victoria, to jest tutaj na południowym wschodzie Australii i pod koniec XIX wieku, czyli mniej więcej w 50 lat, zgadnijcie, jaka była populacja królika. Wypuszczono kilkadziesiąt egzemplarzy, a przypominam, że się rozmnażają na potęgę, około 600 milionów. I to było strasznym, słuchajcie, problemem, ponieważ te króliki, w Australii jest ciepło przez cały rok, a więc nie było problemu, żeby ich aktywność malała w okresie zimowym, pokarmu pod dostatkiem i co najważniejsze, brak naturalnych wrogów, ponieważ to był gatunek sztucznie wprowadzany w ten ekosystem. Mieszkańcy zaczęli narzekać po pierwsze na to, że te króliki wyjadały im zbiory z pól, tak? To, co wcześniej powiedziałam, w nadmiarze królika możemy postrzegać jako szkodnika. Poza tym wyjadały to, co normalnie jadłyby zwierzęta żyjące w Australii. W związku z tym zaczęto się zastanawiać, co można zrobić, żeby populację królika ograniczyć. Różne były pomysły. Może trzeba więcej na nie polować. Może trzeba rozkładać trutki, tak jak się u nas na przykład zwalcza gryzonie, myszy czy szczury. To wszystko nie dawało takiego efektu, na jaki liczono. W końcu wybudowano ogrodzenie. Przez całą Australię wybudowano płot, tak mniej więcej on wyglądał i jego resztki istnieją do dzisiaj, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się królików. Zresztą ten płot, to ogrodzenie i dzielenie Australii było również kulturowo wykorzystane w różnych innych kontekstach, o czym pewnie starsi słuchacze tutaj dzisiejszego wykładu wiedzą.
I rzeczywiście ten sposób okazał się w miarę satysfakcjonujący, ale on tak naprawdę nie redukował liczby zwierząt, on tylko ograniczał ich przemieszczanie się. A więc sięgnięto, można powiedzieć, po broń biologiczną. No tak to trzeba chyba uczciwie powiedzieć. Sprowadzono z Europy wirus, z którym króliki sobie nie dają rady, Myxomatosis caniculi, i większość królików wprowadzenia tego wirusa nie przeżyła. Zapadła na chorobę nazywaną myxomatozą i po prostu nie przeżyła. W ten sposób w ciągu kilkudziesięciu lat zredukowano populację królików z tych 600 milionów do 100 milionów. A więc można powiedzieć bardzo efektywnie, tak? Ale oczywiście no było to bardzo takie odważne, ale prawdę powiedziawszy już ostateczne rozwiązanie. Oczywiście królików jest, słuchajcie, dużo więcej w naszej wyobraźni, w naszej kulturze. Podejrzewam, że większość zna królika z Alicji w Krainie Czarów, prawda? Jest to bohater, który nam towarzyszy w filmach, w książkach. No tak, królik z Kubusia Puchatka, stąd też się wzięli wszyscy znajomi, prawda? I tak dalej, królika. Myślę, że wszyscy znają królika Bunny, prawda? Znamy też utożsamianie królika w reklamie z różnymi produktami. Tak więc ten królik rzeczywiście stał się, wydaje mi się, integralną częścią naszej społeczności. To tyle o króliku. Myślę, że wystarczy. Chciałabym, żebyśmy teraz zupełnie zmienili geografię, zmienili gromadę zwierząt. Chciałabym, żebyśmy przenieśli się do świata gadów. A dokładnie chciałabym wam powiedzieć kilka słów o kobrze Naja Naja. Kobrę znacie pewnie z ogrodów zoologicznych. Jeśli ktoś gdzieś podróżował, to być może widział kobrę na wolności. Aczkolwiek podejrzewam, że nie życzymy sobie zbyt wielu takich spotkań. Zwłaszcza my, Europejczycy, wychowani w kulturze chrześcijańskiej lub żydowskiej, ponieważ nasze religie stygmatyzują te zwierzęta. Zazwyczaj wszystkie węże, w tym i kobra, utożsamiają zło, utożsamiają błąd i tak dalej. Natomiast w kulturach i religiach, które zrodziły się głównie na subkontynencie indyjskim, kobra w mitologii i w religii buddyjskiej i hinduskiej jest prawie że bóstwem. Jest zwierzęciem szanowanym, jest zwierzęciem, które nawet jeśli kogoś pokąsa, nie zasługuje na karę, nie zasługuje na śmierć. Tak więc nasze postrzeganie tego zwierzęta jest skrajnie różne w zależności od kultury, w której wyrośliśmy. Kobra indyjska to jest najczęściej występujący gatunek, nazywany jest także okularnikiem indyjskim. I ta nazwa wynika z tego, że na charakterystycznym kapturze, który kobra potrafi rozwinąć, czyli z takiej, powiedzielibyśmy, dość smukłej szyi, jeśli w ogóle ktoś z nas jest w stanie powiedzieć, gdzie jest szyja żmij, prawda, albo jakiegoś węża, no ale nazwijmy to tą pierwszą część za głową, że jest to szyja, potrafi rozwinąć kaptur. Tutaj to jest dobrze, myślę, widoczne również na tym przeźroczu. I na grzbietowej części tego kaptura jest umaszczenie, które wygląda troszeczkę jak takie starodawne okulary. I stąd się wzięła nazwa ta popularna, że jest to okularnik indyjski. Kobra kąsa podczas ataku, ewentualnie w obronie, jeżeli zostanie zaskoczona. I to jest najczęstszy przypadek, kiedy ludzie są kąsani przez kobry. Kobra specjalnie człowieka nie atakuje, ale jeżeli zostanie zaskoczona w jakimś miejscu, poczuje się zagrożona, to wtedy w odruchu obronnym może człowieka pokąsać. Kąsa, wbijając dwa haczykowato zawinięte zęby, które połączone są z gruczołami jadowymi, już umiejscowionymi wewnątrz kości czaszki. Poza tym, że może kąsać poprzez wbicie zębów, to może mówić, czasami niektórzy mówią, pluć jadem, prawda? I to jest też powód, dla którego kobra, posłuchajcie, przybiera taką stojącą postać, bo to jest jakby druga szczególna cecha charakterystyczna tych zwierząt. Poza tym, że rozwijają kaptur, to jeszcze przyjmują charakterystycznie stojącą pozycję i wydaje mi się, że chyba tutaj w drugim rzędzie jest taka mała kobra, możecie sobie to pokazać i obejrzeć. Oczywiście nieprawdziwa, tak? Tylko małe zwierzątko. Ona staje, żeby ocenić odległość od swojej ofiary, ewentualnie od tego, kto powoduje jej zagrożenie. I ewentualnie, jeżeli oceni, że to plucie ma sens, oceniając odległość, to wykonuje właśnie ten rodzaj ataku. Jeśli nie, no to oczywiście poprzez wbicie zębów.
Ilość jadu, którą kobra produkuje, wystarczyłaby do śmiertelnego zatrucia 10 do nawet 15 osób. Czyli możliwe jest mnogie kąsanie przez to zwierzę. Ona może pokąsać nawet kilka osób. Naturalnie poluje na gady, małe ssaki, małe ptaki, czasami również na inne węże. Dorosłe kobry dorastają nawet do ponad 2 metrów, czyli są dość sporymi gadami. Natomiast po wykluciu mają około 20-30 cm, tak wyglądają, wyglądają bardzo niewinnie, ale już po urodzeniu produkują ten śmiertelny jad. Jad kobry działa neurotoksycznie, to znaczy, że on poraża przewodnictwo nerwowe, a więc tracimy kontrolę nad naszym ciałem. A najgorsze, nad czym możemy, słuchajcie, stracić kontrolę, to jest oddychanie, bo to jest proces, który wymaga naszego udziału, chociaż o tym zazwyczaj nie myślimy. W związku z tym mniej więcej po godzinie od pokąsania ofiara zaczyna mieć problemy z oddychaniem. Jeśli nie poda jej się leku specjalnej surowicy, no to takie zatrucia mogą niestety mieć przebieg nawet śmiertelny. A więc rzeczywiście chyba lepiej na swojej drodze kobry na wszelki wypadek nie spotykać. Ale jak powiedziałam, nasz strach, nasze obawy nie są podzielane przez mieszkańców subkontynentu indyjskiego, gdzie to zwierzę jest uwielbiane, stawiane prawie że na równi z bogami. W mitologii zarówno hinduskiej, jak i buddyjskiej pół ludzie, pół kobry nazywane są nagami i te nagi są stworzeniami, powiedziałabym, pomiędzy właśnie bogami a człowiekiem. One nie mogą przechodzić 8 poziomów, nie mogą przejść drogi 8 poziomów, tak jak wierzy się w hinduizmie, ale mówi się o tym, że bogowie obiecali nagom, że w kolejnym życiu narodzą się jako ludzie i wtedy tą drogę 8 poziomów będą mogli przejść. Ci, którzy wierzą w mitologię hinduską, mówią, że nagowie żyją w strumieniach, w małych rzekach, że są odpowiedzialni za dostatek wody, ale również jeśli się ich obrazi, to mogą spowodować albo suszę, albo powódź. Są również utożsamiani z takimi patronami płodności. To uwielbienie kobry powoduje, że zazwyczaj, jeżeli znaleziona jest martwa, poddaje się kremacji i przechowuje ciało takiego skremowanego zwierzęcia. No i wreszcie warto powiedzieć kilka słów o tak zwanych czarodziejach kobr, prawda? To są zazwyczaj mężczyźni, być może widzieliście na jakimś filmie, w programie podróżniczym lub dokumentalnym, być może widzieliście czarodziejów, którzy albo w workach, albo w koszach wiklinowych przynoszą kobry i po otwarciu tego kosza kobry się rozwijają, zazwyczaj właśnie przyjmują tą postawę stojącą z rozwiniętym kapturem i ci czarodzieje zaczynają grać na instrumentach, które trochę przypominają nasz flet, nazywają się pungami. Celem takiego przedstawienia jest udowodnienie, że zwierzęta poddawane są, można by powiedzieć, hipnozie przez ten instrument i zaczynają wykonywać ruch taki troszkę taneczny, zgodnie z tą wygrywaną muzyką. Ile w tym prawdy, a ile tylko takiego mitu dobudowanego dookoła. Otóż po pierwsze, te zwierzęta zazwyczaj tak szybko reagują wyjściem z worka lub kosza, ponieważ tak naprawdę w naturze są płochliwe i jeżeli przetrzymywane są w ciemnym pomieszczeniu lub w ciemnym jakimś opakowaniu i nagle je odsłonimy, to one automatycznie w odruchu obronnym się prostują. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie ma w tym wielkiej zasługi czarodzieja kobry. Po drugie, układ słuchowy kobry powoduje, że ona nie ma szans usłyszeć tej muzyki. Więc na pewno nie jest to wirtuozyjna gra na pundze czarodzieja, która powoduje, że kobra zaczyna się poruszać. Jak będziecie kiedyś taki program albo film oglądali, to zwróćcie uwagę na to, że ci czarodzieje, poza tym, że grają na pundze, zazwyczaj również wystukują rytm nogą. I prawdopodobnie połączenie wibracji plus tego ruchu nogą czarodzieja powoduje, że one zaczynają podążać za wibracjami. W czasie tego przedstawienia czarodzieje zazwyczaj są w stanie pocałować kobrę, dotykać ją i nic im się nie dzieje, prawda? Nie ma żadnych tutaj przykrych wypadków. Dlaczego jest to możliwe? Jest kilka trików. Otóż
Po pierwsze, jeżeli czarodziej nie dotyka kobry, prawdopodobnie dlatego, że wie o tym, że siedzi wystarczająco daleko, że gdyby kobra zaczęła pluć, to on jest poza zasięgiem jadu. Po drugie, bardzo często kobry mają usuwane zęby jadowe i nie są już w stanie nikogo pokąsać, ale oczywiście widzowie tego nie wiedzą. I trzecią, chyba taką najbardziej brutalną metodą jest zaszywanie ust kobrom. One wtedy są w stanie wysunąć język, to co my znamy jako taki bardzo charakterystyczny obrazek, ale oczywiście nie są w stanie przyjmować pokarmu. W związku z tym jest to zwierzę wystawowe, zwierzę występujące w tego rodzaju przedstawieniach do momentu, kiedy głód nie zwycięży, tak? I dopóki po prostu od tego ostatniego posiłku są w stanie żyć. Tak więc no tutaj zupełnie inne oblicze tego zwierzęcia. Z jednej strony, jak powiedziałam, budzi podziw. Dla wielu jest to zwierzę święte. Dla nas raczej jest oznaką ostrożności, zastanowienia, a przez wielu również symbolizuje jakieś błędne posunięcie. Muszka owocowa. Był już mięciutki królik, była już kobra pokryta łuskami. Muszka owocowa, zupełnie inne zwierzę. Widział ktoś kiedyś? Widział ktoś z was kiedyś muszkę owocową? Gdyby były wątpliwości, to ja tu, słuchajcie, od 3 dni dla was trzymam 3 muszki owocowe. Bardzo proszę nie otwierać, to wtedy wszyscy może zobaczą. Otworzyć możemy na koniec. Charakterystyczne dla muszki owocowej są czerwone oczy. Nie jestem pewna, czy uda wam się to zobaczyć. Niemniej ta cytrynka je zwabiła. Powiem od razu, bo potem mogę zapomnieć, że cytrynę lubią, ja jestem o tym przekonana dlatego, że udowodniono kilka lat temu, że na języku muszek owocowych, to są owady, które mają taki aparat gębowy liżący. One nie gryzą, one nie kują, one zlizują. I udowodniono, że w obrębie ich aparatu gębowego, czyli właśnie powiedzmy na języku, znajdują się receptory smakowe. I ponieważ one od 3 dni żyją na tej cytrynie, co więcej, zanim zamknęłam to pudełeczko, same do tej cytryny przyleciały, to jestem pewna, że cytrynę lubią. Bo gdyby nie lubiły, to te na pewno receptory by im powiedziały, że to im nie będzie służyło. Dobrze. Czyli muszka owocowa, myślę, że chociaż niewielu z nas zna łacinę, to większość zna nazwę Drosophila melanogaster. Nauczyciele biologii czy też przyrody przyłożyli się do tego, żebyśmy zapamiętali tą nazwę, ponieważ stanowi ona, to zwierzę było wykorzystane w wielu odkryciach genetycznych, o których nas uczono. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć tak dosłownie nazwę tego małego owada, Drosophila, to oznacza to kochanka rosy. Phila to w ogóle jest końcówka charakterystyczna dla wielu nazw świadczących, że coś lubimy, że coś nam się podoba. I Drosophila oznacza, że ten owad bardzo lubi wilgotne środowisko, wręcz jest ono niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Lubi też ciepło, stąd też w naszych warunkach klimatycznych te muszki owocowe zazwyczaj towarzyszą nam wiosną, latem i wczesną jesienią, a w zimę mamy wrażenie, że znikają, prawda? One po prostu są wtedy nieaktywne. Pierwotnie muszka owocowa występowała w Europie, w Afryce Północnej, ale powoli razem z podróżującym człowiekiem rozprzestrzeniła się. Dzisiaj występuje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktyki. I to, co jest dość ważne i wykorzystywane w wielu badaniach, to duża różnica. Oczywiście duża, tutaj powinnam powiedzieć w cudzysłowie, one są w ogóle bardzo malutkie, ale występuje różnica, którą możemy zaobserwować pomiędzy samiczkami i samcami. Otóż samice są po pierwsze większe, po drugie na końcu odwłoku, czyli można powiedzieć na końcu ich brzuszka, występują charakterystyczne czarne pręgi, natomiast samce są mniejsze i na końcu tego brzucha mamy jednolite ciemne ubarwienie. W związku z tym łatwo je rozpoznać, łatwo je dobierać w pary. I tak naprawdę to legło u podstaw wykorzystania tych zwierząt w badaniach genetycznych. Dla nas te owady zazwyczaj oznaczają
uciążliwość w kuchni, tak? Ciągle trzeba coś zasłaniać, ciągle trzeba coś myć, ciągle się trzeba tych owadów pozbywać. Ale jak powiedziałam, dla nauki to są zwierzęta nieocenione. Po pierwsze, ze względu na wiele badań genetycznych, które przeprowadzono na tych owadach, mieszając różnie wyglądające, czyli różne fenotypowo owady, zaobserwowano, które cechy się dziedziczą, a które nie, co występuje w następnym pokoleniu, a co nie. I później, nieco później te owady zostały również wykorzystane w badaniach nad zrozumieniem wielu chorób. W medycynie jest wiele chorób człowieka, które możemy, można powiedzieć, przenieść na te małe owady i obserwować ich przebieg. Tak jak wszystkie inne owady, muszki owocowe w swoim cyklu życiowym występują w kilku różnych stadiach. Jeżeli warunki są optymalne, czyli takie, jakie te muszki lubią najbardziej, ciepło, około 28 stopni Celsjusza, duża wilgotność, to ten pełen cykl, czyli od złożenia przez matkę jaja do powstania dorosłego owada zajmuje około tygodnia. Muszki żyją około 30 dni, około miesiąca. Mogą złożyć nawet do 100 jaj dziennie i szacuje się, że jedna samica w ciągu życia składa około 2000 jaj. Czyli słuchajcie, sprowadzić do laboratorium takiego zwierzaka, to w przeciągu miesiąca mamy przynajmniej kilkaset osobników do badania. A gdybyśmy chcieli badać człowieka, no to co? Najpierw trzeba poczekać, aż on dorośnie. Będzie w stanie się rozmnażać. Ciąża 9 miesięcy. A tu w 9 miesięcy to my możemy mieć kilka tysięcy małych owadów, tak? I człowiek też nie może rozmnażać się całe życie. Od któregoś momentu nie jest już to możliwe. Więc ten człowiek, można powiedzieć, jest ograniczony. Za bardzo się nie sprawdza. Natomiast muszka owocowa okazała się zwierzęciem doskonałym dla tego celu. No ale dlaczego tak naprawdę człowiek chciał się dowiedzieć, czy my musimy badać te procesy dziedziczenia? Przecież wychowano nas mówiąc, że zwierzęta zostały stworzone po to, żeby człowiekowi towarzyszyć, żeby z nich korzystać, żeby je wykorzystywać. Czyli człowiek tak naprawdę historycznie zawsze stawiał się ponad zwierzętami. I nie szukał połączenia między gatunkiem człowieka a pozostałymi zwierzętami. Dopiero odnalezienie pozostałości, skamielin, kości, zwierząt, które wymarły, spowodowało, że człowiek zaczął się zastanawiać, jak one wymarły, to znaczy, że coś się chyba zmieniło w ich otoczeniu i one się do tego nie dostosowały. Czyli są zwierzęta, które się mogą dostosowywać, a są takie, które tego nie potrafią. Czy czasem te cechy przystosowawcze nie dziedziczą się? To był taki punkt wyjścia do zastanawiania się nad tym, jak to się dzieje z procesem dziedziczenia. Niewątpliwie duży wpływ mieli tutaj dwaj panowie, Thomas Morgan i Jerzy Georg Mendel. Muszę wspomnieć Mendla. Chciałabym wierzyć, że to mój przodek, ale chyba nie powinnam. Nie mam w każdym razie na to żadnych dowodów. Ale wspominam Mendla, proszę Państwa, bo młodsi słuchacze jeszcze się pewnie nie uczyli o prawach dziedziczenia, ale nadejdzie taki dzień, że usłyszycie o pierwszym i drugim prawie Mendla. Pierwsze prawo Mendla było wynikiem doświadczeń przede wszystkim na zielonym groszku, który jemy, który znamy z naszej kuchni. Drugie prawo dotyczące dziedziczenia było wynikiem badań na muszkach owocowych, więc ma tutaj Mendel swój udział. Ja bym Was chciała tak bardzo prosto wytłumaczyć, co to jest to dziedziczenie, nie mówiąc o chromosomach, nie używając różnych innych nazw. Każdy z Was, myślę, że zna wiersz Brzechwy, Lis. Słyszeliście kiedyś taki wiersz? Rudy ojciec, rudy dziadek. Jest dziadek rudy? Jest rudy ojciec? A czy babcia i mama są całkiem rude? Nie. A ja jestem rudy lis. Rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Tak? Myślę, że to bardzo dobrze obrazuje to, czym jest dziedziczenie. I tak w dużym skrócie, czym jest genetyka. Mamy wymieszanie dużej grupy różnych cech. Nie wszystkie stają się naszym udziałem. Czasami jest tak, że i tata, i mama nie mają rudego ogona, a dziecko będzie miało. Tak?
Tak więc takim akcentem chciałabym zakończyć, lisem chciałabym zakończyć opowieść o muszkach owocowych, dobrze? Chciałabym jeszcze powiedzieć o szympansie, bo jak przygotowałam ten wykład i zaczęłam myśleć o muszkach i o tym, że to jest to dziedziczenie i genetyka, no to przyszło mi do głowy, że właściwie od muszki niedaleko jest do szympansa. Dlaczego? Bo to nasz najbliższy krewny i on też i badania nad tym zwierzęciem wpłynęły na to, jak się postrzegamy i jakie są nasze relacje ze zwierzętami. Chciałabym, żeby Państwo pamiętali, że szympanse, goryle i orangutany, a więc grupa małp z naczelnych, które nazywane są człekokształtnymi, nie są naszymi bezpośrednimi przodkami, ale są najbliższymi krewnymi spośród dzisiaj żyjących zwierząt. Naszym najbliższym krewnym jest szympans i mamy dzisiaj tutaj kilka małych szympansów. A nie powiedziałam tego jeszcze, że te zwierzątka, które rozdałam i którym można się pobawić, żeby się nie zanudzić, słuchając jak ja mówię, to jednak bym na koniec bardzo chciała zebrać, bo one mają swoich właścicieli i ci właściciele postanowili dzisiaj się nimi podzielić dla was, z wami. To jest jeszcze, powtarzam raz, szympans dla tych, którzy nie rozpoznali. Szympans, tu kogo mamy? Goryla, a to? Orangutan. One występują w zupełnie różnych miejscach, jeśli chodzi o lokalizację na świecie, ale wszystkie są najbliżej związane z nami. To podobieństwo szympansów, bo już teraz będę mówiła tylko o szympansach, przejawia się w szeregu zachowań, również w zachowaniach emocjonalnych, do których szympansy są zdolne, jak również to, co różni te zwierzęta od pozostałych naczelnych i innych zwierząt, jest świadome wykorzystanie narzędzi. Kiedyś człowiek myślał, że to tylko my jesteśmy tacy specjalni, że potrafimy wziąć coś do ręki, niech to będzie nawet kamień, i wykorzystać go jako narzędzie. Okazuje się, że szympansy robią dokładnie to samo. Kontrowersyjne jest stwierdzenie, że są w stanie mówić czy też porozumiewać się. Co do porozumiewania, naukowcy są zgodni, że ono na pewno jest świadome i występuje. Są nawet tacy, którzy postulują, że szympansy potrafią myśleć abstrakcyjnie i to myślenie przekazywać. Natomiast wydaje się, że ich narząd mowy nie jest w stanie do wydawania takiej gamy dźwięków, która jest niezbędna do mówienia. Były takie prowadzone doświadczenia ludzi z szympansami i pewna pani twierdziła, że nauczyła szympansa wykorzystania około 350 słów. Ale tego doświadczenia nigdy później nie potwierdzono. W związku z tym wyniki innych obserwacji są dość sprzeczne. Raczej dzisiaj skłaniamy się ku temu, żeby powiedzieć, że szympansy nie są w stanie nauczyć się mówić. Nie zmienia to faktu, że poprzez gestykulację, poprzez mimikę twarzy, poprzez zachowanie całego ciała, czyli mowa ciała, są sobie w stanie przekazywać różnego rodzaju informacje i związane z nimi emocje. I myślę, że to tutaj dobrze widać. Tu bym nawet powiedziała, że to mi trochę przypomina ten głuchy telefon, o którym już dzisiaj mówiliśmy, prawda? Ciekawe, czy też im jakaś Hiszpania wyszła na końcu. Wracam do tego, co myślał sobie człowiek, zanim te wszystkie badania, o których ja tutaj dzisiaj wspomniałam, zostały przeprowadzone. Siedział sobie w zadumie i myślał tak, czy ja jestem podobny? Czy ja mogę mieć w ogóle coś wspólnego z takimi niezbyt mądrymi zwierzętami jak krowa czy owca? Nie, to nie mogę być. To nie mogą być moi krewni. To muszą być zupełnie podporządkowane mi zwierzęta. Czy ja mam coś wspólnego z krwiożernymi zwierzętami takimi jak wilk czy lew? Nie, ja jestem inny. Ja zostałem stworzony jako zupełnie odrębna istota. Czy ja jestem podobny do takich dziwolągów, jak kilkumetrowa żyrafa, która prawie nie może dosięgnąć językiem ziemi? Albo nosorożec, któremu jeden albo dwa rogi wyrosły na nosie? Nie, to musi być coś zupełnie. Te zwierzęta musiały zostać stworzone po to, żebym ja nad nimi miał władzę, a nie żebym ja był tylko jednym z nich. I ten pogląd naprawdę bardzo długo dominował. Ale jak wiecie, nadeszły czasy, kiedy Europejczycy zaczęli bardzo intensywnie podróżować. Im dłużej podróżowali, tym więcej dowiadywali się o mieszkańcach, zarówno ludziach, jak i zwierzętach nowo odkrywanych krain. Na początku poznawali tylko wybrzeża, bo to było najłatwiejsze. Wybrzeże zachodnie, wschodnie Afryki, to samo dotyczyło Ameryki Południowej. Ale po pewnym czasie ich ciekawość była coraz większa i zaczęli również
eksplorować, poznawać te tereny w głąb lądu. I poznając mniej więcej równikową strefę w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, odkryli zwierzęta, które jednak spowodowały, że zaczęli się zastanawiać od nowa, czy my jesteśmy do nich podobni, czy nie. Bo już nie są takie dziwne jak ta kilkumetrowa żyrafa, nie są tak dziwne jak krwiopijny, krwiożerny wilk. Wyglądają trochę bardziej jak my. Szympans, jeżeli się wyprostuje, jeżeli chodzi na dwóch kończynach, to może mieć nawet 1,70 m wzrostu, czyli jest większy ode mnie. My tego często nie widzimy, nie doszacowujemy tej wielkości, ponieważ szympansy większość czasu spędzają jednak w podparciu przednimi kończynami. W związku z tym wydaje nam się, że to są stosunkowo niewielkie zwierzęta. Po drugie, zaobserwowano, że one rzeczywiście mają dość rozbudowane relacje społeczne i zachowania. Jeśli chodzi jeszcze o takie spostrzeżenia anatomiczne, to zauważono, że mają bardzo umięśnione głównie górne kończyny, czyli ręce. Mają też bardzo duży zasięg tych kończyn. Ich ręce są w porównaniu do naszych dużo dłuższe, co sprawia, że mają dużo większy zasięg do pracy, ale także podczas walk. Szympanse potrafią przejawiać również zachowania agresywne w obrębie gatunku, jeśli są to walki rywali, na przykład o samice czy też o ustanowienie terytorium, ale także polując. Szympanse potrafią polować w grupie, potrafią urządzić zasadzki. Nie leży w ich naturze polowanie na człowieka, niemniej jeśli sprowokowane, potrafią albo człowiekowi zrobić krzywdę, albo, co kilka razy się zdarzyło, porwać na przykład dzieci. I pamiętajmy, że są to małpy wszystkożerne, tak jak my. Czyli one przede wszystkim jedzą rośliny, jedzą owoce, ale jedzą również małe ptaki, małe ssaki. My też jesteśmy małym ssakiem, tak? I takie historie też się zdarzały. Dość takim zaskakującym i robiącym duże wrażenie było spostrzeżenie w XIX wieku holenderskiego badacza Cortlanda, który opisał sytuację, kiedy młody szympans wyszedł z dżungli, usiadł na polanie i przez 15 minut oglądał wyjątkowo piękny zachód słońca. Po czym, nie zrywając niczego do jedzenia, nie znajdując po drodze niczego innego, po zachodzie słońca wstał i wrócił do dżungli. I to też był taki moment, kiedy ludzie, jak usłyszeli o tym doniesieniu, zaczęli zastanawiać, ile tego myślenia, ile przetwarzania, ile emocji towarzyszy tym zwierzętom. Nieco później rozpoczęto takie bardziej zaawansowane badania i okazało się, że rzeczywiście nie powinniśmy myśleć, że jesteśmy tacy szczególni i wyjątkowi, ponieważ 99% naszego genomu jest wspólne z szympansami. A więc jesteśmy do siebie niezmiernie podobni. Niemniej, gdybyśmy porównali dwie niespokrewnione ze sobą osoby, my dwie na przykład, to jesteśmy do siebie nadal 10 razy bardziej podobne niż ja do szympansa albo pani do szympansa. Ale gdy porównamy dwa gryzonie, myszę i szczura, które często utożsamiamy, że to są praktycznie te same zwierzęta, tylko jedno trochę mniejsze, drugie trochę większe, to one są od siebie w tym podobieństwie genetycznym 10 razy bardziej oddalone niż ja od szympansa. Czyli jednak jesteśmy, zależy oczywiście z której strony na to spojrzymy, ale jesteśmy dość blisko. I to podobieństwo zauważyli oczywiście dużo wcześniej od nas, naiwnych Europejczyków, którzy mieli o sobie takie mniemanie, że my to wszystko wiemy i my wszystkiego nauczymy innych, rdzenni mieszkańcy Afryki Centralnej, a dokładnie Demokratycznej Republiki Kongo, którzy od dawna szympansy nazywali mokman, czy też mokmanami, gdzie mok oznacza imitację, pozór. Natomiast men oczywiście oznacza człowieka, czyli oni od dawna nazywali szympansy takimi podobnymi człowiekowi, tak? I dla nich to nie było dziwne. Pierwsze szympansy dotarły do Europy mniej więcej w drugiej połowie XVII wieku. Na początku były pokazywane jako ciekawe okazy w cyrkach, na wystawach, później w ogrodach zoologicznych.
No a pod koniec XIX wieku, przede wszystkim w wieku XX, zaczęto wykorzystywać szympansy w rozrywce, tak? I to oczywiście nie pomogło zmienić obrazu i myślenia o tych zwierzętach, bo wydawało się, że to są takie prawie że lalki, które można przebrać, które można nauczyć używania podstawowych przedmiotów. W londyńskim zorganizowano na przykład herbatki z szympansami. Pewnie było to o 5 po południu, można było przyjść, umówić się i prawie że przy jednym stoliku wypić z szympansem herbatę. No niemniej to sprawiało, że ten szympans cały czas nie stawał się nam bliższy, tak? Był nadal egzotyczny. I tak naprawdę bardzo dużym przełomem, chociaż wcale nie szybko przyjętym, były prace Darwina. Prace mówiące o ewolucji i o tym, że tak naprawdę te zwierzęta są naszymi bardzo bliskimi krewnymi i nie bezpośrednimi, ale jednak przodkami. Teorie Darwina nie zostały przyjęte z wielkim uznaniem na początku. Nie miał on łatwo, co obrazuje ta karykatura starca o ciele szympansa, tak go postrzegali. Zupełnie inną drogę przeszła natomiast Jane Goodall, o której na pewno większość, jeżeli nie wszyscy, słyszeli, filmy oglądali, książki czytali, niesamowita postać. Brytyjska antropolożka, zoolożka, która przeniosła się do dżungli w Tanzanii i zamieszkała z szympansami. Czyli ona już ich nie podglądała w klatce, ona ich nie podglądała przez 3 godziny czy 5 godzin spaceru. Ona po prostu z nimi zamieszkała, stała się częścią ich społeczności. I zresztą nawet te kilka obrazków dobrze to obrazuje. Wśród małp takim bardzo bliskim zachowaniem mówiącym o zaufaniu, o przyjęciu do grupy, jest muskanie wzajemnie włosów. I to jest to, czego ona doświadczyła. Opisała w fenomenalny sposób wiele zachowań, przybliżyła nam ten gatunek. Bardzo wiele rzeczy, które wiemy, zawdzięczamy pracy tej właśnie autorki. Ona też mówi o tym, że bez wątpienia zwierzęta te potrafią się porozumiewać, potrafią przekazywać emocje. To nie są tylko komunikaty o nadchodzącym zagrożeniu, ale bardzo złożone zachowania. Poza tym szympanse, kiedy przywieźliśmy je do Europy, później również do Ameryki, zaczęto wykorzystywać w wielu gałęziach badań medycznych, głównie z tego powodu, że jest to gatunek tak bardzo nam zbliżony. W roku 1963 pierwszy szympans poleciał w kosmos, co ważne wrócił, w przeciwieństwie do psa, który, jak wiemy, odbył podróż tylko w jedną stronę wcześniej. Celem tego doświadczenia było sprawdzenie, czy zwierzę, którego nauczymy wykonywania prostych czynności, ten konkretny szympans miał nacisnąć kilka guzików, kiedy się zaświecał, czy jesteśmy w stanie wykonywać te czynności w stanie nieważkości w kosmosie. I on to potwierdził. On wykonał zadanie, którego go nauczono na Ziemi i na tej podstawie wysunął wniosek, że wobec tego, że jak człowiek poleci w kosmos, to też będzie w stanie na przykład poruszać kończynami, będzie w stanie reagować na to, co dzieje się na pokładzie, nie wiem, statku kosmicznego. Próbowano opracować wiele szczepionek, w tym szczepionkę na HIV, pracując z szympansami. Jednak okazało się, że pomimo, że są to zwierzęta wrażliwe na wirus HIV, to jednak odpowiedź poszczepionkowa jest zupełnie inna i była to ślepa uliczka. Stosunkowo niedawno pracowano nad opracowaniem szczepionki na wirus Ebola, który powoduje śmiertelną gorączkę krwotoczną u ludzi. Przeciwnicy tych badań mówią, że owszem, są to doświadczenia na zwierzętach, ale z drugiej strony przecież i same zwierzęta mogą chorować. Wobec tego wynalezienie szczepionki byłoby także ratunkiem dla tego gatunku. Nie mam tutaj już czasu, żeby powiedzieć o wszystkim, co bym chciała, ale jeszcze tylko jedna moja uwaga. Oczywiście próbujemy odżegnać się od badań na zwierzętach w warunkach laboratoryjnych, od badań inwazyjnych, ale chciałam wam powiedzieć, że prostymi obserwacjami też możemy się bardzo dużo, na prostych obserwacjach też możemy się dużo nauczyć. Poznałam niedawno człowieka, którego życie polega na tym, że podąża za dziko żyjącymi małpami różnymi, nie tylko szympansami, i patrzy, co one jedzą, kiedy zaczynają się źle czuć. Na przykład, jeżeli mają biegunkę, czy sięgają po te same rośliny, co zawsze, czy jednak coś innego. I okazuje się, że małpy, w tym szympansy, potrafią sobie z pokolenia na pokolenie przekazywać wiedzę dotyczącą samoleczenia.
czyli doboru diety w taki sposób, aby ulżyć występującym objawom chorobowym. Być może jest to i dla nas wskazówka, żebyśmy uczyli się jak najbardziej czerpać z natury. Są też oczywiście znane przykłady szympansów. Myślę, że wszystkie dzieci znają te dwa. Jeden miga, drugi mówi, jeśli się nie mylę. Również Michael Jackson przez wiele lat posiadał szympansa, któremu towarzyszył w zasadzie na każdym kroku. Jak sam potem przyznał w późniejszych latach, tak naprawdę od któregoś momentu nie miał wyboru. Małpa była tak agresywna w momencie, kiedy próbował ją zostawić, że już musiał ją wszędzie zabierać.